Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Na wstępie chciałam zaznaczyć, że wydarzenie, o którym mówimy, miało miejsce 3 dni temu. W związku z powyższym jeszcze oczywiście nie cała pomoc i nie wszystkie działania zostały wykonane. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że natychmiastowa pomoc oczywiście została udzielona przez odpowiednie służby, tutaj przede wszystkim przez Straż Pożarną, która miała tak naprawdę najwięcej pracy, oraz przez odpowiednie władze samorządowe, które są zobowiązane do udzielenia tej bezpośredniej pomocy bieżącej. Jeżeli chodzi o działania związane z finansowaniem ze strony budżetu państwa, no to pan poseł tak naprawdę tutaj w dużej mierze mnie wyręczył, ponieważ omówił te działania, które mogło być wykonywane. Pierwszym z nich to jest właśnie ten zasiłek celowy do 6 tysięcy złotych na bezpośrednią pomoc dla osób poszkodowanych. I my te zasiłki wypłacamy natychmiastowo po złożeniu wniosków od odpowiednich gmin, ponieważ te zasiłki są wypłacane przez system pomocy społecznej i wypłaca je tak naprawdę fizycznie gmina. My w przeciągu 2-3 dni, jeżeli tylko taki wniosek otrzymujemy, przekazujemy środki do odpowiednich gmin. Kolejną formą pomocy, i to jest ten zasiłek 6 tysięcy, natomiast oczywiście, jeżeli będziemy mieć takie wnioski, jeżeli będzie informacja, że mieliśmy szkody wyższe, to również są informacje, które otrzymujemy od gmin. Zniszczone budynki, czy też niemożność odbudowania budynku ze względu na kompletne ich zniszczenie, istnieje możliwość udzielenia tej pomocy, tak jak również wspomniał pan poseł, do 20 tysięcy. Wtedy nie wymagany jest rzeczoznawca, tylko to jest udzielane wsparcie na odbudowę, jakiś remont tego budynku, czy do 100 tysięcy na większe remonty, czy też do 300 tysięcy, jeżeli budynek jest całkowicie zniszczony. To są odpowiednie wytyczne ministra administracji i cyfryzacji, jeżeli takie wydarzenie miało miejsce. Kolejną pomocą, której możemy udzielić już samej jednostce samorządu terytorialnego, to jest dotacja celowa na usunięcie skutków klęsk żywiołowych, czy też na odbudowę infrastruktury po tejże klęsce żywiołowej. I ostatnia forma wsparcia, która nie jest bezpośrednio formą finansową, ale również jest istotna w tym zakresie, to jest możliwość wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gmin, w których stosuje się szczególnie uproszczone zasady postępowania przed organami administracji budowlanej. Chodzi o to, aby procedury pozwoleń na budowę były procedowane znacznie szybciej. Jeżeli chodzi o tereny, o których mówimy, czyli o tereny Mazowsza, to do tej pory nie złożono do nas żadnych wniosków dotyczących czy też zasiłków celowych, czy też tego wsparcia na dotacje dla samorządów. Natomiast oczywiście jak tylko te wnioski zostaną złożone, a do tego jest potrzeba oszacowania strat, to będziemy je rozpatrywać w trybie natychmiastowym i przekazywać środki do odpowiednich gmin. Mam również informację o Lubelszczyźnie, o którą państwo również pytali. Nie wiem, czy to już udzielać w tym momencie, czy czekam jeszcze na państwa pytania w tym zakresie. Dobrze, dziękuję bardzo.